I witamy po zmianie zespołów, tym razem Polteam kontra Fearless Esports. Zapowiada się fajnie. Dokładnie tak, zmieniła nam się drużynka, już niestety Mindset GG pożegnało się z turniejem eliminacyjnym, ale mamy jeszcze 8 ekip, które będą walczyły o slota w drugiej ultralidze. Widzimy Fearless Esports na Polteam i widzimy już końcówkę de facto Champion Selectu, ale widzimy dużo ciekawych pików, między innymi jest kontynuowana tradycja z Gnarem. Jhin czy Darius, bo ja już się nie mogę zdecydować. Tyle razy zostało zmienione, cały czas Jhin albo Darius? No wydaje mi się, że raczej szukamy strzelca, Darius by się nie nadawał, więc mamy Jhina. Tam Urgot na dekery, Darius na topa, byłoby ciekawie. No ale co możemy powiedzieć o drużynkach? Mamy w Polteamie Urgota na topie, co jest takim ciekawym pikiem niestandardowym. Także Jarvan spotykany, ale nie tak często. No i botlane standardowy, bo Kieliszek na Jhinie i Filip X dycha na Listarze. Albo na odwrót. Nie no, raczej nie. No ale zobaczymy. Mamy na pewno bardzo fajnych dostarczycieli kulki Oriany do środka teamfighta, bo mamy, zdecydowanie tak. Mamy i Alistara, i Jarvana, i tak naprawdę nawet tego Urgota. Tymczasem po drugiej stronie mamy Gnara na topie. Więc, kontynuowana tak, tradycja, kontynuowana ewidentnie tradycja. Ten pick został zapożyczony. Mamy steryda w dżungli na Olafie. Oj, będzie ten Olaf bardzo Olaf mocny. Olaf na steryda? Szczególnie, że jeżeli zachowa tego ghosta, to na pewno będzie ciężko uciec przed tym wikingiem. Na midzie jest Viktor, a do tego na botlane jest to Kai'Sa z Thresh'em. No powiem Ci szczerze, że oba kompy prezentują się całkiem ciekawie. Ale chyba jestem jednak za team compem Fearless Esports. Bardziej do mnie przemawia. Zgodzę się z Tobą. Tutaj ten Polteam fajnie się strzelił. Naprawdę sensowna kompozycja, ale wydaje mi się, że to nie ten sezon, to nie ta meta, żeby grać Jarvana Oriannę. Tutaj ten power spike może nie wystarczyć. Oczywiście fajnie może to wyglądać na szóstym poziomie, fajnie może to wyglądać w midgame, ale obawiam się, że ten Jarvan przede wszystkim w late game może wypełnić. Pytanie, czy Jarvan jest w stanie utrzymać Kai'Sę w miejscu? No niekoniecznie. No. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem powiem Ci, analizuję jeszcze bany i widzę ban Viego w ostatniej rotacji, gdy Olaf był podjęty w pierwszej? Może liczyli, że to będzie flex i gdzieś indziej powędruje Olaf, czy to Viego? No, nie wnikam. Może nie mieli co zbanować. Ban Viego i Kamilki w drugiej rotacji jest zastanawiający, dlatego że te czempiony... Gnar też był w pierwszej rotacji. Te czempiony z reguły odpadają jako pierwsze. Widzieliśmy, co potrafi zrobić Viego w poniedziałkowym pojedynku. Widzieliśmy też, co potrafi zrobić skillowa Kamilka. Także wyłączanie tych czempionów w drugiej rotacji jest trochę zastanawiające, ale okej, to już jest historia. W tym momencie mamy zupełnie nowe rozdanie i tak jak wspomniałeś, obie kompozycje są bardzo solidne, mamy kontrolnych magów na środkowej, ale jest dużą ilością obrażeń, mamy bardzo solidne boty, które powtarzają się w takiej bądź delikatnie zmienionej konfiguracji, tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, faktycznie zaskoczenie ze strony Polteamu jest na topie, nie widziałem jeszcze matchupu Urgota na Gnara, wiemy, że Urgot jest zmieniony, Kraken Slayer już nie nakłada się z jego W tak efektywnie, jak nakładał się wcześniej, nie będzie nam dobijać tych staków i nie będzie zadawać tych horrendalnych obrażeń, także tutaj ten Gnar będzie miał jakieś pole do popisu. No i wydawać by się mogło, że steryd został z tym ghostem. Także rozpędzony Olaf w momencie, w którym wbiegnie w mało mobilnego Jhina, tutaj może siać po strach. Zgadza się. Mamy chwilę, to porozmawiajmy sobie o team kompach. Mamy Urgota w Gnara. Jak myślisz, jak będzie wyglądała ta aleja i jednak kto tu będzie dominował? Na samym początku obstawiałbym Gnara ze względu na jego elastyczną możliwość dostosowania się do ganku. Wiadomo, w momencie, w którym wpada mega Gnar, a Urgot zapędzi się za daleko, możemy bardzo łatwo go przechwycić i próbować zgankować, ale wydaje mi się, że potem już Urgot na piątym levelu swojego W będzie miał bardzo fajny push, będzie miał bardzo fajną możliwość tradowania się, no i ten Gnar będzie bardzo zależny od formy, to jest zawsze taki konflikt. W momencie, w którym masz małego Gnara, a pojawia się gank, nie masz możliwości ucieczki, nie jesteś tankowy, nie masz CC-ków, nie jesteś w stanie się obronić. Jak najbardziej zgadzam się w tym w pełni. Co do dżungli chyba nawet nie mamy czym rozmawiać, no Olaf zdominuje tu całkowicie, patrząc jak OP jest ten champion obecnie. Potrzebuję tylko Gordrinkera i... Dokładnie. Mi będzie ciekawie na pewno. Tak, to jest ten matchup znowu kontrolnych magów, znowu z teleportami, ale widzieliśmy niejednokrotnie w tych matchupach, że mogą się dziać ciekawe rzeczy. Przede wszystkim Orianna z Jarvanem w połączeniu wydaje się bardzo, bardzo silna. Z drugiej strony Viktor z Olafem również. Odcinamy przejście naszym Gravity Fieldem, rzucamy Ultimate i wpada rozpędzony Olaf z Ghostem. No jeśli Orianna nie będzie miała błysku, to prawdopodobnie upadnie. Także tutaj to połączenie 2 na 2 na midzie może być bardzo, bardzo istotne. Sam matchup raczej przepuszowywanie, raczej obijanie się i czekamy na przedmioty, a botlane
Tak naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Widzieliśmy to już mnóstwo razy. Raz za razem albo Kai'Sa, albo Jhin dominuje. To jest wiele różnych czynników, które mogą o tym zadecydować. To jest typowy meta botlane i szczerze powiedziawszy największą rolę odegrają tutaj supporty. Ten, kto lepiej wejdzie, ten, kto lepiej założy część CC na przeciwnego AD carry, ten po prostu to zwycięży. Warto też dodać jedną rzecz do tego wszystkiego. Oczywiście zgadzam się w 100%. Mając Thresha, mając Alistara, bazujemy na tym CC, chain CC, ale zwróćmy na to uwagę, po obu stronach kompozycje mamy po dwa teleporty, co może zwiastować znów bardzo szalone, bardzo agresywne zagrania na dolnej alei. Cztero, nawet pięcioosobowe teamfighty na bocie. To jest coś, co może się wydarzyć dość wcześnie. Oczywiście to będzie zależało od formy Gnara w przypadku Fearless Esports. Natomiast wydaje mi się, że Pol Team będzie szukał takich zagrań. Zgadza się i powiem Ci szczerze, że przeszliśmy obecnie w medzie do takiego etapu, gdzie 90% oplanerów jednak zagrywa tego teleporta. Szczególnie na scenie semi albo pro, nawet i amatorskiej. Jest bardzo, ale to bardzo często wykorzystywany ten teleport, bo jednak okej, okay, Ignite da Ci przewagę na początku, dzięki Ignite'owi po prostu wejdziesz, będziesz mógł nawet zberstować, ale wykończysz przeciwnika i co Ci po tym? Tyle. Na początku będzie to użyteczne, potem będzie średnio, ale już potem w lejcie. Bez sensu. Pewnie. Jeden frag może zmienić oblicze early game'u, ale widzieliśmy w przypadku poprzednich meczów, chociażby u Gaming, co się działo po dobrym teleporcie na bota. Niejednokrotnie widzieliśmy rozpędzonego szaku, czy to na Kai'Sie, czy to na Jhinie, który potrafił zmienić oblicze gry właśnie nie za sprawą Ignite'a, nie za sprawą innego summonera, jak właśnie teleporta na swoim top lanerze. Także to są te summonery, które tworzą bardzo wiele zagrań, które bardzo mocno przydają się w późnym mid-game'ie oraz w late-game'ie do split-pushowania, do rozciągania tej mapy. W zależności od sytuacji na mapie możemy się do tego bardzo fajnie zaadaptować. No i przede wszystkim ten teleport jest bardzo, bardzo elastyczny. Pozwala nam w przypadku przegrywającego match-upu cofnąć się do bazy, zakupić przedmioty, żeby móc zresetować nasze punkty zdrowia oraz kontynuować farmienie na linii z troszkę lepszymi przedmiotami. Zgadza się. I tak będzie to prawdopodobnie wszystko się tutaj prezentowało. Mamy króciutką przerwę. O czym tu możemy powiedzieć? Jest zmiana co do rozgrywania tego Gnara, bo zobacz, mamy po raz pierwszy Gnara pod Fleeta. Do tej pory praktycznie każdy Gnar, którego widzieliśmy, miał ze sobą Conquerora jako Keystone. Gnar pod Fleeta to może zwiastować troszkę większą mobilność. Oczywiście będzie to większa mobilność. Pytanie, czy właśnie to jest plan rozgrywania tego matchupu na Urgota. Wiadomo, w momencie, w którym Urgot się wklei, Gnar jest w stanie bezpiecznie odskoczyć, porzucać sobie bumerangiem z dystansu, ale wydaje mi się, że właśnie ten footwork będzie zapewniał troszkę więcej stabilności. Ten footwork będzie zapewniał troszkę więcej mobilności, przez co więcej okazji może się pokazać do obijania tego Urgota. Urgota, który mimo wszystko na pierwszych levelach, wręcz matchupie, jakim jest chociażby matchup na mini Gnara, może mieć delikatne problemy. Zgadza się, ale dodatkowo zwróć uwagę, jaką kluczową masterkę posiada nam Alistar. Do tej pory widzieliśmy praktycznie samego Aftershocka. Nie było czegoś innego, a teraz mamy fajny wybór i rzadziej spotykany ewidentnie na tej postaci. Przyznam szczerze, jako main supporta jestem giga fanem Face Rusha. Uwielbiam tą runę na Alistarze, daje bardzo dużo różnych możliwości. Tak naprawdę od razu po rzuceniu combo załącza nam się Face Rush. Jesteśmy o wiele, wiele szybsi i w tym momencie wchodząc w pierwszy lepszy target, przerywając jakiekolwiek plany przeciwnika na inicjację, jesteśmy w stanie się rozpędzić i już szukać kolejnego, bardziej wartościowego celu do zestunowania. Jest to bardzo fajna runa, natomiast jeden jedyny poważny problem. Alistar naprawdę na początku to nie jest już ta twarda krowa, do jakiej się przyzwyczailiśmy, tylko za sprawą zmiany tej runy nie ma już tak dużej przeżywalności i patrząc tutaj na wybór summonerów ze strony Fearless Esports, jest to Exhaust, jest to Ignite. W momencie, w którym ten Alistar zapędzi się za głęboko, może już nie mieć faktycznie wyjścia z tej sytuacji. Może tego nie przeżyć i sam Face Rush może go nie uratować. Zgadza się. Face Rush może go nie uratować, no i będą wchodzić w niego te obrażenia. Poruszyłeś tak naprawdę każdą możliwą stronę posiadania tej oto rodny. Zresztą nie dziwię się, że jesteś mainem supporta, to wiesz tak naprawdę czasem więcej niż analitycy, no bo spędzasz na tej roli większość swojego czasu, który poświęcasz na gierkę. Tak naprawdę mówiliśmy wszystko, tak nie ma tutaj większych zaskoczeń. Wszyscy raczej grają standardowo. No powiedzmy, że jeszcze jest Face Rush na Orianie, niektórzy decydują się na Electrocuta. Niektórzy ale, nawet na Aery. Tak, ale ja i tak jestem fanem chyba najbardziej Face Rusha. Aery też są w porządku. Albo możesz i pałkować i jednak się bronić. Ale tak to wygląda wszystko w porządku. No, wygląda na to, że jeszcze chwilę poczekamy. Nie mamy żadnego wyjaśnienia ze strony zawodników. Dlaczego wystąpiła pauza i kiedy ona się zakończy? To mogliśmy też być dusza.
Na pewno nie będzie to ognista, bo jest to pierwszy Drake, który nam się pojawia na Summoner's Rift. No i co? Bardzo fajnie. Widzieliśmy już raz taką duszę dziś. Głównie widzimy duszę powietrzną. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że nie tym razem. Mamy informację, że za sekundę, chociaż już nie jedna minęła, ma się zakończyć nam ta pauza i będziemy przechodzili do tej gierki. Może w końcu po raz pierwszy zobaczymy tą upragnioną inwazję na którymś z buffów. W końcu trochę tej agresji level 1, bo tego jeszcze nie było. Fearless Esports ma bardzo dobre podłoże ku temu. Mamy Thresha, mamy Olafa. Po trafionym toporze tak naprawdę Thresh ma bardzo łatwą sytuację do trafienia hooka, ewentualnie sforsowania jakiegoś błysku ze strony przeciwników, gdzie z drugiej strony Pol Team na ten moment no nie ma takiej możliwości na pierwszym levelu. Okej, mamy Alistara z Jhinem, są to jakieś groźby, natomiast wydaje mi się, że Fearless Esports zdecydowanie lepszy pierwszy level, jeśli chodzi o wejście. Widzimy, że zawodnicy już zgłaszają gotowość i mamy odpauzowany mecz, a w tym momencie na czacie mamy Fearless do boju, Blue Trail, mamy fanów tej drużyny i mamy nadzieję, że zawodnicy sprostają tak naprawdę wymaganiom, tak? Kompozycja jest bardzo przyjemna, kompozycja jest fajna do grania, nie mamy tej nudnej kompozycji teamfightowej, czyli tego Jarvana, Oriany, do którego jesteśmy przyzwyczajeni od wielu, wielu sezonów. Mamy dużo ciekawych rozwiązań, też nawiązując do tego Smoka. Olaf jest fantastyczny w braniu wczesnych obiektywów nawet samemu. On tak naprawdę potrzebuje 4., 5. poziomu w zależności od sytuacji, kiedy będzie mógł podejść pod tego smoka i jest w stanie z odpowiednią asekuracją od strony drużyny tak naprawdę wziąć go samodzielnie, a taki wczesny Infernal może nie jest jakiś fantastyczny, może nie jest najlepszy na świecie, ale on z każdą minutą, z każdym poziomem i z każdym przedmiotem daje nam coraz więcej statystyk. Zgadza się. Nie wiem, dlaczego powiedzieć, że to jest nudna team kompowa kompozycja teamfightowa. Ja osobiście jestem fanem, lubię jak tak to wygląda, a lubię te kompozycje typowo pod teamfight, bo wiem, że z tyłu głowy mam taki delikatny komfort, że nawet jak nie wygram solowo każdej linii, to i tak te teamfighty nam oddadzą. Te komba teammate'owe oddadzą nam trochę tej straty, więc ja jestem fanem, nie rozumiem dlaczego ty nie. Już troszkę mi po prostu obrzydła kompozycja Jarvana Oriana, bardzo często grana i bardzo często grana z dużym sukcesem. Niemniej jednak, jeśli Oriana jest do tyłu, ten Jarvan oczywiście dostarczy tą kulkę, oczywiście będzie to crowd control, ale tracisz bardzo dużo obrażeń w momencie, w którym Viktor czy Olaf dają troszkę inne mechanizmy i są w stanie odnaleźć się w zdecydowanie innych sytuacjach lepiej. Jarvan zużywa combo, Jarvan wchodzi, wszystko fajnie, ale potem już nic nie robi, a Olaf jest w stanie robić prawdziwą rzecz i na bocie już spalony flash. Szczerze, trochę na wyrost, patrząc, że jesteś Alistarem, okej, okay, masz Hex Flasha, ale wciąż, ale i tak, tak mocna, i tak ostra, i tak pożerająca tak dużo punktów zdrowia wymiana level 1 nie jest często spotykana. Zdecydowanie nie, w ostatnich meczach mieliśmy raczej dość spokojne wymiany, a tu cały czas nakładana presja, cały czas te wymiany i widzimy to Kai'Sa z Hail of Blades, która nie boi się oponenta, zna swoje obrażenia, wie na co może sobie pozwolić, wychodzi Thresh. I brakowało niewiele. Fajny predikt, tylko ten Alistar był za wieżą. Szczerze, trafienie nic by tutaj nie dało, bo jakbyś skoczył za wieżę, mając drugi poziom, no to nie gwarantuje ci tej nawet odrobiny szans na wyjście. Pewnie, ale zawsze po tym hooku mogło się pojawić jakiś kup, ze dwa autoataczki od Kai'Sy i znowu nakładana presja na Alistara, który już bez flasha z bardzo małą ilością HP, no ciężko byłoby mu tak naprawdę wejść. I tym mamy rotację Thresha na drugim poziomie. I bardzo ładnie trafiony, ale ona także, Orianna, posiada tego flasha, ale i tak jaka ogromna porcja obrażeń i Olaf tym wielkim wikińskim toporem skróci jej męczarnię i szybciej wyśle ją do bazy. Cactus Jack, ale mi zaimponowali w tym momencie. Niesamowita rotacja, botlane spuszowany, spaliliśmy flasha Alistarowi, mamy delikatne okienko czasowe, żeby zrobić coś na mapie. Nie patyczkuje się i od razu wyruszył na środkową aleję, mając asekurację swojego leśnika i fantastyczny First Blood, którego inkasuje w tym momencie Olaf i już widzieliśmy, co potrafi zrobić rozpędzony Olaf. Tak, bardzo, ale to bardzo ładnie, bardzo dobrze się pojawił. Okej, spalił Ghosta, żeby dobiec szybciej na tą środkową aleję i dorzucić ten tasak, ale okej, okay, poświęciliśmy sporo, ale mamy tego First Blooda, mamy przede wszystkim killa na Olafie. Jest coraz bliżej budowy tego Gordrinkera, tego must have itemu tak naprawdę, patrząc na to, jak działa Olaf w obecnym momencie i że nic innego na nim nie grasz. Tymczasem trochę agresji, tymczasem strony kieliszka, ale jest tutaj I kieliszek bez flasha i to jest martwa krowa.
martwa krowa, jedna pawełka. Nie dziwne, że chcesz inwestować w Kajsę. Widzieliśmy już dzisiaj i nie tylko dzisiaj, co potrafi robić ta rozpędzona Kajsa. Też bym w nią inwestował. Troszkę za łatwo padły te dwa fragi. O ile okej, pierwszy jestem w stanie zrozumieć, jesteś zaskoczony trashem na drugim poziomie na midlane'ie. Natomiast tutaj Kieliszek ewidentnie zapomniał o przeciwnym dżunglerze i nie zwrócił uwagi, gdzie jest jego strzelec. Wszedł tak troszkę lekkomyślnie, bez błysku i oddał zupełnie darmowego fraga. Nie jest to jakaś fantastyczna przewaga dla Kajsy, natomiast każdy kill dla Kajsy jest groźny. Bo tak naprawdę ciężko nam będzie zaobserwować sytuację, w której Kajsa jest w stanie wejść i nagle zacząć one-shotować całą swoją drużynę. Wiesz, tymczasem odwiedziny Jarvana w dżungli Olafa, które zakończyły się też usunięciem wizji, a także podebraniem kampika. Olaf teraz robi wilki. Tutaj próba agresywnego podejścia pod mida, bo był tutaj bardzo blisko Urgot oraz był bardzo blisko Jarvan. Niestety kończy się to nie wypałem. Chłopaki wracają na swoją linię Urgot do swojej dżungli Jarvan. I czekamy na to, co wydarzy nam się tutaj następne, bo wstał nam już smok. Tutaj bym upatrywał jakieś szansy na walkę, może nawet na teleporty. No powiem Ci szczerze, walka 5 na 5 w 5 minucie, także tego nie widzieliśmy w dniu dzisiejszym. Byłoby to na pewno ciekawe do oglądania, bo nie będzie dostępnych ultimate'ów, chociaż raczej do smoka. I mamy, ale sytuację tutaj prawie blisko. Jarvan jest w bazie. Jarvan jest w bazie, Filip X dycha niestety na pożarcie, pawełka został wystawiony. Powiem Ci szczerze, bardzo dziwnie rozgrywa to ekipa Polteamu. Bez wizji, wysoko. No oni się wręcz proszą o odwiedziny. Są to już nie pierwsze. Dziwi mnie bardzo rozgrywanie botlane'u przez nich. Wręcz wygląda jakby grali na nim pierwszy raz. Zero kontroli mapy. Chłopaki, no nie na takim etapie rozgrywki. Jarvan zdecydował się na przedłużony clear. Widzieliśmy go chwilkę temu, jak recallował się pod golemami. I widzieliśmy również Olafa w dolnej części mapy. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo fajna sytuacja do przejęcia smoka, ale przejęcie smoka na tym etapie gry mogłoby być dość ryzykowne. Bardzo fajne zagranie, powiększanie tej przewagi na dolnej, ale w tym momencie mamy Kajsę z 4 longswordami. To jest dopiero prawdziwa mieczniczka Kajsa i to może zwiastować bardzo fajną przewagę na bocie, a wiadomo, przewaga na bocie, lane priority, może skutkować bardzo fajnym podejściem do smoka. Zgadza się, może to skutkować tymczasem dużo, ale to bardzo dużo agresji. Nawet na tej głębiej, ale zobacz, Gnar nawet na małej formie był w stanie stawić kontrę temu wielkiemu potworowi mechanicznemu. I powiem Ci, że bardzo, ale to bardzo blisko był Urgot, nawet straty życia. Nawet nie erkował, nie miał po co, bo myślę, że jeszcze jedno kombo z bumerangów, sprokowane staki z jego pasywu i zostałby wykończony. To jeszcze nie jest ten etap gry, gdzie Urgot, czyli prawdziwy motor agonii, jest w stanie nawiązywać te wymiany. Potrzebuje przede wszystkim poziomów, potrzebuje przede wszystkim swojego W. Na 5 poziomie wtedy te jego trade'y będą naprawdę efektywne. Nastakowany Conqueror, bardzo fajne obrażenia i wtedy możemy myśleć o wymianach nie w momencie, w którym Gnar trzyma bardzo fajny dystans, Gnar dalej ma Potiona i Gnar jest bardzo blisko przemiany. W tym momencie już przemienia się w Mega Gnara, prawdopodobnie zobaczymy dopuszowanie linii. I być może recall. Mamy już 60 creepów na koncie Gnara, także ja bym się tutaj spodziewał wycofania się do bazy, tym bardziej, że w górnej części mapy nie ma o co grać. No tak, no jest po co się cofać, nie ugrywajmy. Jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało. Podgryzają się także zawodnicy na midzie, ale bez większej historii. Takie same levely, jeśli chodzi o botlane. Myślę, że bez dżunglerów tutaj zbyt dużo się nie wydarzy, ale jest dość blisko Olaf, tak naprawdę zagrany letterem do Tribusza, może trafiony hook, na pewno trafiony fly i może być tu nieciekawie, tymczasem jest właśnie inicjacja. Fly się pojawił. Kieliszek musi używać flash, ale zobacz, jak ta Kajsa idzie do przodu, to jest właśnie ta przewaga levelowa. Flash za flash wymieniony, jest to kill dla Pawełka, double mu nie oddał stery, będzie też chce mieć coś z tego akurat. Przyszedłem do Was, trochę czasu straciłem i nawet odpaliłem Ghosta, musisz mi coś podarować i właśnie podarowany mu został Jin. Botlane, ekipy Polteamu 0-4-0. No, nie jest to nawet wymarzony start. Jest to totalnie tragiczny start, jeśli chodzi o botlane. Taki botlane trochę solo kolejkowy. Super zarządzanie expem, jeśli chodzi o Kajsę. Po raz kolejny widzieliśmy Thresha na 4 levelu, ale Kajsę na 6. I to właśnie ten ultimate Kajsę pozwolił na pogonienie przeciwników, zdobycie 2 zabójstw, łatwe zabezpieczenie smoka. Widzimy standardową odpowiedź. Drużyna, która traci smoka, stara się odpowiedzieć w postaci Heralda, ale tam pojawia się Gnar i ten Gnar będzie uprzykrzał życie Jarvanowi. Nie udało się niestety ukraść tego Heralda, ale być może uda się uszknąć w tym momencie fraga. Troszeczkę zbyt szybko użyte to E ze strony Gnara, bo Jarvan mógł za pomocą chorągwi bezproblemowo uciec i zachować życie po prostu. Nie musiał nic palić, a flesza miał w posiadaniu. No nie było sensu fleszować za nim, bo on też by użył flesza.
może nawet pierw kataklizmu, potem flesza, żeby mieć totalną pewność, czego nie dogonisz. No ale nie prezentowało się to zbyt dobrze. Zobacz, co zakupił Jarvan. Czyby to także był Gore Drinker? Ja myślałem, że szczerze, że to będzie taki typowy tank Jarvan, patrząc na to, że mają Urgota na topie. Też bym się tego spodziewał, ale no ten item ewidentnie zwiastuje nam Gore Drinker. No chyba, że nagle zdecydujesz się na zmianę swojego buildu, co byłoby troszkę lekkomyślne. I widzimy bardzo wczesny Herald. Herald, który jest rzucany ewidentnie po to, żeby wziąć plejty, ale na bocie. Na bocie zawodnicy Fearless Esports kontynuują po prostu rzeź. To jest kolejny frag na ich konto. To już w tym momencie jest bardzo mocno rozpędzona Kajsa. No powiem ci szczerze, kieliszek widać, że... Chyba nie, po kieliszku. Tak, myślę, że nie po jednym, albo przynajmniej nie po małym, bo to, co wyprawia, jest przynajmniej dziwne. 0-3-0 na koncie tego zawodnika. Ciekaw jestem, jak będzie budowała się Kajsa, bo miał w pewnym momencie same mierze w swoim ekwipunku. Teraz pojawił się Kilof. Pojawił się ząbkowany sztylet, co by wskazywało, że idzie w Letality. Jestem ciekaw, nie będzie to po raz pierwszy standardowy item na Kajsie, czyli albo Kraken Slayer, albo Gale Force. Zobaczymy. Trochę agresji na topie. W końcu trochę się odgryzł nam ten udyr. Urgot. A, zbyt dużo Ligi Legend w jednym momencie. A zbyt mocno kumuluje się w głowie. I zobaczymy, kończy się tak naprawdę właśnie czas na Mega Gnarze, użyty Ultimate. Przeskoczyła nam kamera i widzimy odwrót sytuacji na topie. Będzie to martwy gnar, a wsyśnięty w tą mielarkę do mięsa. Jeszcze ale wywrócili się obydwaj. Okay. Więc Warfit jak najbardziej dla ekipy Fearless Esports. Skasowani oni, tymczasem kieliszek. O, kieliszku, znowu wchodzi do przodu. Nie objęła go wieża? Dziwne, że Cactus Jack nie dostał żadnego tower hita. Gdyby to była odwrotna sytuacja, na pewno dostałby trochę ten Alistar na kieliszku, po kieliszku na kieliszku ciosów od wieży, ale kończy się to kolejną jego śmiercią. 0-4-0 w statystykach. Oj, boli. Ależ bardzo szybko zbudowana przewaga, bardzo solidna. Już w tym momencie to są 4000 złota, 9-1 i faktycznie te pieniądze lokowane w bardzo istotne miejsca. Mamy Olafa 304, który w tym momencie będzie siał postrach, gdziekolwiek się nie pojawi. Mamy rozpędzoną Kajsę razem z Thrashem. Wiktor tak naprawdę wiele nie potrzebuje. On w tym momencie gra kontrolnego maga. On i tak będzie robił dużo obrażeń. I tak będzie bardzo fajnie działał w teamfightach. Ale mamy bardzo silnego Wikinga, mamy bardzo silną Kajsę. No w tym momencie nie chciałbym być w drużynie Polteamu, dlatego że gdziekolwiek się nie ruszysz, narażasz się tak naprawdę na zgon. Nawet ten Gnar w tym momencie. Myślałem, że Urgot poradzi sobie troszkę lepiej, ale ten Gnar bardzo ładnie go puszuje. Zmusił de facto zawodników drużyny przeciwnej do zmiany pozycji, prawdopodobnie chwilowej. Widzimy, że Gnar już wraca na górną alejkę, ale jest to przewaga robiona po całej długości mapy. Oj, zaraz się spotkasz tutaj z dwoma oponentami, tym Urgotem, i będziesz miał problem, będziesz musiał uciekać właśnie za pomocą tej sadzonki. No, gdyby nie wyłączył swojego W i tak naprawdę delikatnie się strollował, wysadzając tą sadzonkę, no to myślę, że mógłby puścić kierownicę i po prostu poczekać na bezproblemową, powolną egzekucję. Nie byłoby tutaj szans. Na szczęście udało mu się, trzeźwo postępuje ten zawodnik, w przeciwieństwie do kieliszka. A co widzimy na bocie? Zabierane plejty. Będzie tutaj dużo pieniędzy w kieszeni Pawełka. Już jest dużo. Będzie jeszcze więcej. A powiem ci szczerze, patrząc na to, co tutaj się dzieje, no to najlepszą decyzją ekipy Polteamu to byłoby FF. Ale wiadomo, że raczej tak się nie zdarzy. Przynajmniej mamy taką nadzieję, że ta gierka jeszcze trochę potrwa. Trochę się tam tutaj zawodnicy jeszcze pokażą, bo szkoda było kończyć grę tak szybciutko. Zdecydowanie, no mamy dopiero niespełna 13 minutę, dopiero drugi smok będzie się respił za 30 sekund. Ta gra na pewno jeszcze chwilę potrwa, chociaż w poniedziałek widzieliśmy jedną grę, która zakończyła się przedwczesnym poddaniem się i wyjściem z rozgrywki. Mamy nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Fearless Esports nabrało zdecydowanie wiatru w żagle, rozpędzone w tym momencie. Sunie tak naprawdę po zwycięstwo. No na ten moment nie widać żadnego punktu zaczepnego. Na ten moment żaden heros z drużyny Polteam nie ma mitycznego przedmiotu, więc ciężko jest tu mówić o jakimś punkcie zaczepienia. Respi się w tym momencie Smok, Olaf i Thresh fajnie ustawieni pod dolną część mapy. Widzimy Jarvan w tym momencie. Jarvan w tym momencie przerwał recall i decyduje się na wejście, ale z tego wejścia za wiele nie wyjdzie, na pewno nic dobrego. Zgadza się, nie wyjdzie z tego za wiele, co najwyżej on się jeszcze wywróci i dokładnie tak to wygląda, że złapana na Fleja ta Orianna rzuciła swojego ultimate'a, ale to jest Olaf. Olaf, który się wywraca. Dziwne, że nie rzucił jeszcze chociaż siekiery. Troszkę go poniosła. Miał ją, miał też manę. Dziwi mnie taka decyzja, myślę, że ucieknie. No ale niestety tower jest nieubłagany. 10-2 na naszych ekranach, niecałe 5000 złota przewagi. Jest to bardzo duża przewaga, ale widzieliśmy już nie takie powroty w Lidze Legend.
Powiem ci, że jestem zdziwiony tym top lanerem. Myślałem, że na pewno Urgot postawi większą kontrę temu Gnarowi, a nie stawia żadnej. Tego też się spodziewałem. Widzę, że Gnar doskonale kontroluje sobie linię. Może nie jest to stomp na topie, ale jest to bardzo fajna przewaga. Wypychanie krok za krokiem rywala, pozwalanie naszej drużynie na granie bardzo szeroko na mapie. Widzieliśmy zagrania tak naprawdę już w każdym miejscu. W tym momencie mamy smoka up. Steryt na wikingu się zrespił, więc kieruje się naturalnie w to miejsce. Widzimy budowanie kontroli i prawdopodobnie będzie to podejmowany smok. Jestem ciekaw, czy będzie tutaj postawiony jakiś opór. Widzę właśnie Wiktora w bazie, więc mogłoby to doprowadzić do sytuacji 4-3 dla Polteamu, więc być może pokuszą się tutaj o przejęcie kontroli wizji. Czasem jestem ciekaw, czy tutaj nam wydarzy się coś więcej, bo ten Gnar przyjął kilka tower shotów, żeby tylko zabrać nam tą wieżę, ale raczej bez większej historii się tutaj zakończy. Będzie podejście bezpośrednio pod smoka, jest 1-0 w wieżach. Przewaga się powiększyła za pośrednictwem wzięcia tej pierwszej wieży. Steryt już rozpoczyna robienie tego Drake'a, wręcz już mają go w połowie, bo obrażenia są świetne. Ale co warto powiedzieć, jest pierwszy raz Kraken Slayer na Kaizie. Teraz bardzo agresywne wejście ze strony Polteamu, ale niestety nie skończyło się to stylem Drake'a. W całym środku Cactus Jack całej wymiany kasuje go Jean za pomocą swojego ultimate'a. Dwóch zawodników Polteamu na bardzo, ale to bardzo dużych oparach swojego zdrowia uciekło. Wymiana na top lane. Gnar już stracił swojego ultimate'a, teraz ma cooldowny na wszystkim. Musiał się delikatnie wycofać, ale nie skończy się to jego śmiercią. Dziwi mnie, że tak rzadko rzuca swojego ultimate'a ten Urgot. Myślę, że ja na jego miejscu rzucam troszeczkę częściej, bo jednak nawet tą presję bym wywierał. Może tego flasha bym wyciągnął. On tak naprawdę save'uje do samego końca tego ultimate, co nie jest do końca dobre. 2-0 w Drake'ach, za chwilę 2-0 na naszych ranach, także w wieżach. Będzie to niecałe 30 tysięcy złota do 20, no prawie 4, zaokrąglimy do góry, bo już jest tego bliżej, jest to 6 tysięcy prawie złota przewagi. Jest ciekawie, ale jednostronnie, nie oszukujmy się. Killers Esports niesamowicie rozgrywa tą mapę tak naprawdę. Są stanie... Ależ teraz agresywne wejście, ten kataklizm został zagrany przez tego Jarvana. Kai'Sa musiała odpalić swojego flasha, żeby na pewno nie umrzeć. Tymczasem pojawia nam się tutaj jeszcze Cactus Jack ze swoim świetnym flyem i pozbawia po raz trzeci życia tego Gina. I po raz trzeci Filip X-dycha melduje nam się w bazie z szarym ekranem. Dopychana będzie już trzecia wieża, będzie to 3-0. Właśnie wynik w tego typu obiektywach. Jest w tym momencie także kasowany Herald. No, powiem ci szczerze, widać dość potężny zarys przewagi ekipy Fearless Esports. Fearless nawet nie pozwoli mi dokończyć myśli. Już chciałem ich pochwalić za to, że bardzo fajnie kontrolują całą mapę i są w stanie znaleźć rozwiązanie na każdą sytuację, w każdym miejscu. I w tym momencie pojawia się Jarvan z atakiem, a oni i tak mają na to przygotowaną odpowiedź i są w stanie z tego wyciągnąć fraga. Fantastyczna gra, no Polteam w tym momencie tak naprawdę na kolanach. 17 minuta, 7 tysięcy złota straty. Tracimy wszystko. Tracimy smoki, tracimy heraldy. Nie mamy punktu zaczepienia. Ledwo co starcza nam na jeden przedmiot w momencie, w którym Kai'Sa już sfinalizowała zakup drugiego przedmiotu. Jest tak niesamowicie do przodu. No nie chciał mówić w skórze Gina. Ciężko jest ci podejść. Biegnie w ciebie rozpędzony Olaf. Skacze w ciebie Gnar. Grożą ci cały czas hookami, laserami. Nie jesteś w stanie się spozycjonować. A nawet jeśli znajdziesz chwilę spokoju, zaraz za twoimi czasami pojawi się Kai'Sa, która prawdopodobnie cię zonshotuje. Zgadza się. Jest to niewątpliwie dość potężny problem i dość potężny orzech do zgryzienia, jeżeli jesteś członkiem ekipy Polteam. Powiem ci szczerze, Ciężko to widzę, żeby tutaj coś odwracać. 12 do 3, 2 Drake'i, 3 dwieże. Dużo, dużo pieniędzy przewagi. Tak naprawdę jest to powolna agonia. Dokładnie taka sama, jaką widzieliśmy w meczu poprzednim. Tymczasem teraz Gnar bardzo agresywnie wchodzi w tego Urgota, zagnany ultimate. Tak naprawdę pół HP już zbite. Dobiega jeszcze tego wszystkiego Olaf. Skacze nam Gnar do przodu. Stunuje, do tego jeszcze pojawia się hook od Cactusa, Jacka. I freeze brrr zostaje odesłany do bazy. Jeszcze tutaj Pawełek wklepuje damage w tego Jarvana, który pomimo posiadania steel capsów za pomocą kuli dwóch autoataków stracił aż pół HP. I co, będzie to brana wieża tieru drugiego. A i czy będą szli po inhibitor? Raczej nie, raczej będą się tutaj kierowali w kierunku mid. Chociaż zobacz, jak bardzo odpuścili tą tier dwójkę na topie zawodnicy ekipy Polteam, a tam jeszcze jest w dyspozycji Herald. Jest w dyspozycji Herald, ale wydaje mi się, że w tym momencie go nie będą potrzebować. Pytanie, czy raczej nie, raczej odpuszczą
Dalsze pchanie topa. Pamiętajmy, że jeszcze struktura jest wzięta na midzie. O wiele lepsze rozwiązanie dla nas jest otworzenie tak naprawdę całej mapy. Na topie być może nie bylibyśmy w stanie z tego wziąć. Zawodnicy musieli sobie to przekalkulować. Więc troszkę się przegrupujemy. Może będzie puszczany w przyszłości Herald na środkową, ale żeby jeszcze bardziej zepchnąć przeciwników do obrony. Pamiętajmy, za minutę respi nam się Baron Nashor i z tak silną Kai'Są, z tak silną drużyną ten Baron Nashor nie stanowi żadnego wyzwania. Wystarczy odciągnąć gdzieś przeciwników, żeby nie mieć żadnej konkurencji w walce o ten objective i on wydaje się zupełnie darmowy. A patrząc z perspektywy Polteamu, dalej powtórzę to jeszcze raz, nie widzę żadnej perspektywy na rozwój sytuacji. Tak, no grają przede wszystkim pasywnie, nie wychodzą tutaj praktycznie w ogóle do przodu. No dziwi mnie to i to bardzo. Pożyjemy, zobaczymy jak będzie to wyglądało dalej. Nie wygląda to kolorowo. Powiem Ci szczerze, nawet w itemizacji nie widzę jakichkolwiek okazji. Gdybym był tak do tyłu Jarvanem, jednak chyba zdecydowałbym się na ten full tanki build, ok, Gardynkę OP. Ale nie macie frontlane tak naprawdę. Urgo odpada w chwilę. Alistar jest tak bardzo do tyłu, jest 0-4-1, że on nie ma szans tak naprawdę wystać nawet 2 sekund w tym fajcie. Bo myślę, że pada nawet ze swoim ultimate'em prawie tak szybko jak ten Jhin. Przeciwnicy robią co chcą, chodzą gdzie chcą. I no Fearless tak naprawdę w tym momencie smurfuje na przeciwnikach. Rozgrywa tą grę praktycznie bezbłędnie. Te 3 fragi oddane to była po prostu zapłata za tą przewagę, jaką w tym momencie ugrali. No pokazują troszkę inną ligę legend, a na pewno inny poziom tutaj rozgrywania. Widzimy, że Jarvan nawet zagubiony we własnym lesie. Tak, Jarvan zagubiony we własnym lesie i niestety, ale zostanie wykończony jeszcze tutaj odpalonka, tak wypalony Shockwave. Czy tutaj posypią się zabójstwa? Na pewno posypią się zabójstwa, ale nie posypią się zabójstwa dla Polteamu. A jedno się posypało jednak i to dla Alistara. 750 golda przytuliła ta szalona krowa, ten szalony byk. No, wydaje mi się, że to jest chyba najgorsza osoba, w której możesz lokować pieniądze, bo kieliszek po kielichu... No jednak nie będzie dobrym odbiorcą, wolałbyś to jednak na swojej carry postaci i zostaje on wysadzony. Zresetował się za niego gold i myślę, że są bardzo, ale to bardzo wdzięczni, a szczególnie Niko Szef, który przytula za niego pełną pulę złota. Nie tak jak w czasach wcześniejszych. Odchodzi ten Herald jeszcze pod botlane, będzie uderzał w tą wieżę. Ponad pół wież zostało zabrane przez tego Heralda. Chłopaki się wycofają z ekipy Fearless. Nie ma po co pchać, nie ma po co robić próby overstaya, bo jeszcze cię to ukaże. A szczególnie, że wiesz, że stoi Baron. To smoka jest na 4 minuty, ale po co ryzykować? Fearless poczuło się mimo wszystko troszkę pewnie siebie. Fajnie, bo zgarnęli trzeciego smoka, mogli to kontynuować bezpiecznie. Stwierdzili, że podkręcą troszkę tempo. Mieliśmy teamfight 2-2, poleciały delikatne shutdowny, ale okej, nic się nie stało. Nawet jeśli oddajemy przeciwnikom shutdowny, oddajemy im złoto, dalej mamy 9000 golda przewagi. No w tym momencie stoi Nashor, to jest sytuacja bardzo ciężka do obrony. Prawdopodobnie zaraz Gnar zostanie wysłany na dolną alejkę, żeby ją przepuszować. Ma teleport, przygotujemy się fajnie pod Nashora i spodziewam się książkowego zakończenia gry tak naprawdę, czyli zbudowania tej kontroli, podjęcia Nashora. Jeśli przeciwnicy będą próbowali go kontestować, odwracamy w nich i ich kasujemy. Jeśli nie bierzemy Nashora, ciężko jest mi tutaj wypatrzyć jakiekolwiek okienko Polteamu na comeback. Orianna jeszcze nie zadaje takich obrażeń, żeby być w stanie namieszać w teamfightach. Ja ci powiem inaczej. Ja tutaj, ciężko mi się tutaj dopatrzyć kontestowania Barona. Nie masz czym kontestować tego Barona. Nie masz zasobów, nie masz złota, nie masz przedmiotów. Tutaj tak naprawdę możesz tylko czekać i błagać przeciwnika o błąd albo o litość. Albo po prostu poddać się z miejsca. No jest to taka bariera i to jest taka strata, której naprawdę, którą naprawdę ciężko odrobić. I nawet team kompu tutaj nie ma jakiegoś late game'owego, żeby myśleć tutaj o jakimkolwiek skalowaniu. Bo tak naprawdę oprócz Orianny i Jhina jest długo, długo nic. A po stronie ekipy Fearless jest i Olaf, i Wiktor, i Kai'Sa. No jest tego wiele lepiej, przede wszystkim oni już są rozpędzeni. Naprawdę bardzo, ale to bardzo drastyczne błędy musiałyby zostać popełnione. Żeby wyglądało to jakoś inaczej, Orianna z Gnarem zabawia się na dolnej alei, ale to raczej ten słodziutki, wbrew pozorom, pluszak tutaj się z nią zabawi. Teraz już nie słodziutki, teraz już potężny. Bo na mega Gnarze rozpoczyna nam się robienie Barona i jest to bardzo trzeźwa decyzja, zabawianie Orianny na dole. No bo jednak ten Shockwave w infightach mógłby stworzyć spustoszenie i Orianna jest najbardziej do przodu. No Orianna wycofuje się bardzo głęboko, może być próba jakiegoś teleportu, na razie się na to nie zdecydowała.
Zawodnicy Fearless eSports wycofują się spod tego brona, grają to na bezpiecznie, nie chcą sobie zbędnie przedłużać gry przegranym fightem, wolą to zagrać na spokojnie, a wiedzą tak naprawdę, że grę mają w garści, oczywiście dalej mogą ją wypuścić, ale jeśli zagrają to wszystko sensownie, tak jak w tym przypadku, wchodzimy po prostu po łatwą egzekucję, bierzemy fragi, wracamy pod nasz ora i kontynuujemy nasz plan. No, zawodnicy rozgrywają to naprawdę bardzo, bardzo profesjonalnie. Wiedzą, na co mogą sobie pozwolić, wiedzą, co mogą zagrać. No i tak, to, o czym wspomniałeś. Wyłapany teraz Jarvan i niestety zostanie prawdopodobnie odesłany na tą fontannę. Było blisko, nie, Kajsa nie chce gonić, Pawełek bardzo, bardzo trzeźwą decyzję podejmuje. Nie chce ryzykować, wie, że tam jest więcej ekipy Polteamu. Nawet użycie tego Gordrinkera nie sejwowało jego życia. I tak został wykończony bardzo ładnie Cactus Jack gra nam tutaj, bo chwalimy tak naprawdę wszystkich. Jego jeszcze nie mieliśmy okazji. A jego hooki są naprawdę dobre, jego play'e też działają świetnie i tak naprawdę to on jest autorem większości tych zabójstw. Okej, okay, ma tylko 13 kill, tylko albo aż 13 kill participation z tych 18, ale naprawdę gra bardzo, ale to bardzo ładnie na tym trashu. To tak naprawdę całą drużynę warto pochwalić. Nawet nie ujmowałbym w tym momencie Bubnikowi Nagnarza, który rozgrywa fantastyczne zawody. Zobacz, to jest 50 creepów przewagi. To jest cały czas nieustanna presja na Urgocie. Urgocie, który nie jest w stanie się uwolnić. Ten Urgot jest naprawdę bardzo fajny w midgame, kiedy może przeprowadzić egzekucję na wybranym przez niego celu, ale ten Urgot tak naprawdę ani razu nie strzedł ze swojej linii. On ma jednego fraga, brał udział przy jednym fragu, który dodatkowo miał miejsce na górnej alei. Ten Urgot jest zablokowany i cały czas pchany przez Gnara, w momencie, w którym zarówno Olaf, jak i Thresh są w stanie dowolnie wędrować sobie po mapie i przeprowadzać ależ zagrania takie jak Cactus to. Cactus Jack. Pakowe obrażenia, ok, jeszcze zagrany tutaj został kataklizm, ta Orianna przeżyła na bardzo, ale to bardzo nikły poziomie zdrowia, ale wpadła przypadkowo Wiktor na Wiktora. Chyba o niej zapomniał. Tak, Wiktor o niej zapomniał, może wypadła mu z widzów, chociaż nie, no był wart. Dziwne, że nie zabił jej od razu, ok, przedłużył trochę jej agonię, ostatecznie dostała siekierą po głowie od tego wielkiego rozpędzonego wikinga, na którego pojawił się w tym momencie exhaust i co skutkowało nie zabijaniem tej krowy, nie przerobieniem jej na steki, ale nie wiem zupełnie dlaczego kieliszek wraca w samo tak naprawdę centrum walki, odpala flesza. Ja całkowicie nie wiem, co tutaj się dzieje. 300 IQ, chcę jeszcze oddać fraga Kajsie. Nie mów tak, proszę. To był totalny trolling ze strony tego zawodnika. Czwarty Drake został wzięty, niby chciał może kupować czas, ale to było totalnie bez sensu. 15 tysięcy golda przewagi, komplet smoków po stronie Fearless eSports, otwierane dwa inhibitory, to jest po prostu rejs po koniec. Nie dziwne, nie ma po co tego przedłużać. Macie przy chłopaki taką przewagę, jest to taki stomp, jest to 8-0 w wieżach. Kolejny warty zauważenia punkt. Gra się kończy nam. Z każdą chwilą upada trzeci inhibitor Millennium Style na naszych ekranach. Zombie mod odpalony. I tak naprawdę chyba już nawet nie będą próbowali recallować, bo mają wszystko co potrzebne, by zakończyć tą grę. Są przede wszystkim w pięciu, gdy tam jeszcze dalej nie ma kieliszka. Dalej jest nasz arbów, także mogą po prostu pozwolić sobie na lekkomyślne puszowanie przeciwnicy, nie mają możliwości nawet podejść. Te same miniony są w stanie ich skończyć. Ja nie wiem na co czeka w tym momencie Polteam, bo oni teraz albo nigdy, póki jeszcze macie tą wieżę. No i właśnie, czekali. Nie wiem zupełnie na co, mamy standardowego Freeza, który już nie mam co ukrywać, delikatnie mnie denerwuje. Ale zwiastuje to jedno. Tak, ale zwiastuje to jedno, zwiastuje to niechybny koniec ekipy Polteamu. Dziwisz się? Bo ja nie. Patrząc na ten early game, jaki zagrali tak naprawdę, to jest totalnie fantastyczne przejście przez solidny early game. Warto jest wspomnieć Kapitan Jack z tą rotacją na drugim levelu. To jest coś, czym zupełnie się zakochałem, a tak naprawdę wszystko, co się działo później, to jest efekt domina. Mamy pierwszego fraga, mamy przejście przez smoka, mamy przejście przez pierwszy tower i tak naprawdę ta gra byłaby perfekcyjna, gdyby nie kilka oddanych fragów. Fantastyczna Liga Legend. Zgadza się, fantastyczna Liga Legend, fantastyczni zawodnicy, fantastyczni kasterzy, fantastyczna oprawa, a tymczasem czas na fantastyczną przerwę. Do zobaczenia na następnej mapie.